Cześć, witajcie w ulubieńcach. Pokażę Wam teraz moje hity z 2020 roku, 2021 roku. Pielęgnacyjne, czyli taka codzienna kosmetyka twarzy, włosów, ciała. Zacznę od tego, że moja skóra jest mieszana z wypryskami, a moje włosy są średnio porowate, dosyć cienkie, plączące się. I tak, zaczynając od twarzy, to zaczniemy od mycia. I do mycia twarzy mam tutaj jeden produkt, czyli Bielenda Fresh Juice, żel micelarny do mycia twarzy z bioaktywną wodą cytrusową. Genialny żel z kwasem hialuronowym, nie przesusza skóry, doskonale oczyszcza, ma genialny zapach, po prostu ta woda cytrusowa, obłęd naprawdę, uwielbiam ten produkt. No i kosztuje niewiele, bo to jest między 15 a 20 zł, myślę, w Rossmanie. Także bardzo Wam polecam. Kolejnym produktem takim myjącym jest peeling rozgrzewający, złuszczający z witaminą C z Avon, z Eniu. Na pewno nie nadaje się do skór wrażliwych i naczynkowych, bo naprawdę rozgrzewa konkretnie. To jest taka żółta pasta, która po nałożeniu w kontakcie z wodą zaczyna nabierać temperatury i to tak konkretnie zaczyna nabierać temperatury. Nasze pory są bardzo oczyszczone, czujemy się jakby to było po jakiejś saunie. Pory są oczyszczone, a takie delikatne wypryski odstające złagodzone. Skoro mamy twarz umytą, to teraz tonik i znowu będę nudna. Witamina C, Eniu. Tonik rozświetlający z witaminą C i kwasem glikolowym genialnie działa na wypryski. Ja go używam codziennie na noc. Rano moja twarz jest wygładzona, promienna i wypryski są zdecydowanie łagodniejsze niż były, także polecam. To jest moja, nie wiem już która butelka, szósta, siódma, no nie, że w ciągu roku, ale ogólnie. Uwielbiam i jak tylko się kończy, to kupuję następny. Po toniku mamy serum. I znowu mam serum z witaminą C. To jest genialny produkt. Ja po prostu uwielbiam działanie tych właśnie kosmetyków z witaminą C z tej serii z Avon. Po prostu one są genialne. No, co tu dużo mówić. Skóra właśnie rozświetlona, nawilżona. Ma wewnętrzny taki blask, jakby nabrała lekko koloru takiego cieplejszego. Ocieplona jest jakby ta skóra. No, oczywiście super działa na wypryski również. Fajnie łagodzi skórę. Genialny produkt. To jest stara butelka, a w tym momencie butelka nowa wygląda tak. Więc jeżeli byście szukali, no to teraz tak. Ja już mam tutaj, jest druga w zapasie, bo tutaj mi się kończy już. Muszę go mieć, muszę. I teraz krem do twarzy i znowu będzie Avon, no ale po prostu mam sprawdzone kremy, które kocham i które używam namiętnie i jest takim kremem Eniu Hydra Povita de Vita de Water Cream, czyli nawilżający krem z witaminą D. To jest tak dosyć lekka formuła, on wydaje się biały, ale on jest taki półprzezroczysty, genialnie rozkłada się na twarzy. Latem trzeba pamiętać o SPF-ie, bo to jest krem bez SPF-u. Świetnie wygląda na twarzy, szybko się wchłania. Buzia jest nawilżona, ale nie przetłuszczona, co przy skórach mieszanych, tłustych jednak jest ważne. Dlatego no, super, super się sprawdza, nawilża tak jak powinien nawilżać. Super. Dobra, to jeszcze będąc przy twarzy. Moja ulubiona pasta do zębów, kolejne pudełko, jeszcze jedną mam w łazience, czyli Colgate Advanced White. Teraz właśnie kupiłam w Biedrze na promocji za 4,50, słuchajcie. Genialna pasta do zębów. Te droższe się do niej nie umywają moim zdaniem, także jeśli jeszcze nie testowaliście, to bardzo polecam. Włosy. Włosy średnio porowate, plączące się, dosyć cienkie, ale gęste. W związku z czym Nature Box, szampon naprawczy na właśnie splątane końcówki z olejem z awokado. To jest taki szampon humektantowo-emolientowy,
czyli taki wygładzający trochę włosy i ułatwiający do zczesywania. Uwielbiam go, uwielbiam, chociaż mam do niego takie love-hate, bo czasem mnie swędzi głowa po nim i kompletnie nie wiem, co jest spowodowane, bo myślałam, że to jest uczulenie na składnik kokamidopropylbetainy, ale nie, bo w innych szamponach używam z tym składnikiem i to nie jest to. Także tak, no nie wiem kompletnie, czym to było spowodowane, może jeszcze czymś innym. W tym momencie myję nim i jest ok, nie swędzi mnie głowa, więc bardzo polecam. Można kupić już zapas w pół litrowym albo 600 ml w takiej saszetce wielkiej, jak mydła do rąk na przykład do przelewania, więc tak, to jest to i moja ulubiona odżywka, ale myślę, że o tym już wiecie, bo ja trąbię o niej bez przerwy, czyli Anwen, proteinowa Magnolia, odżywka do włosów o średniej porowatości. Uwielbiam, moje włosy ją kochają, one są potem mięciutkie, lepiej się kręcą, nawilżone, do rozczesania, pięknie pachnie, jest wydajna, sprawdza się u mojego dziecka, więc no, same plusy, naprawdę. Idąc dalej, to może antyperspirant i to jest w ogóle hit odkrycie. Mieliście kiedyś? Arganowe, jest to produkt Moroccan Beauty z Rossmana, dezodorant mineralny z werbena. Zapach w ogóle obłędny, jeżeli lubicie cytrusy i takie klimaty właśnie. Ale już pomijając zapach, działanie, rewelacja. Ja miałam problem od pół roku, zresztą wiecie, bo jak nagrywam Denka, to mówię Wam o tym, że mam problem z nadpotliwością. I to jest jedyny na ten moment dezodorant, który działa. Pomijając blokery potu, no ale blokerów też nie można nadużywać. Także to jest po prostu hit. I teraz czas na żele do ciała, do kąpieli. Mój zdecydowany hit, ten i jeszcze malinowy, czyli mleko owsiane Haber, taki mleczny żel, pachnie obłędnie, jego konsystencja podczas kąpieli zamienia się w taką musowatą piankę. Kąpiel jest naprawdę przyjemna tym produktem i również malina z mlekiem kokosowym chyba. Te oba produkty są genialne, ten w ogóle zapach uwielbiam, jest taki przyjemny, że koniecznie spróbujcie, koniecznie. I kolejna rzecz, która tutaj docelowo nie jest tą rzeczą, o której będę mówić, ale jest bardzo podobna, czyli żel złuszczający z Oriflame, malina i mięta. Ja w tym momencie mam truskawkę i limonkę. I to jest jeszcze lepsze chyba. W każdym razie malina i mięta. Genialny zapach. To jest produkt bardzo stary już w Oriflame. Przyjemne, naprawdę mycie jest przyjemne. Teraz ten zaczęła mi córka kraść, więc będę kupować jeszcze częściej. Te drobinki są naturalne. To nie jest plastik. Stąd też może cena nie jest najniższa, ale no coś za coś. Nie mamy tutaj mikroplastiku, tylko właśnie mamy drobne nasionka z truskawek. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie no po prostu obłędny żel i naprawdę skóra po nim jest niezwykle miękka, przyjemna, pachnąca. W ogóle zapach się utrzymuje mega, mega długo. Płyn do higieny intymnej, znów Oriflame Feminelle Gentle Teens, czyli dla nastolatek. Niezwykle łagodna formuła, nareszcie żel, który mogę używać razem z córką. Nie podrażnia, nie uczula, ładnie pachnie, jest delikatny. Duża pojemność. Cóż chcieć więcej. I zostały mi dwa produkty i znowu Oriflame, czyli tutaj mam balsam do rąk i do ciała. Zielona mandarynka i kwiat pomarańczy i to jest produkt świetny, pachnie cudnie, balsam szybko się wchłania. Ja nie lubię kremów do rąk, które zostawiają taką tłustą formułę, kompletnie no nie cierpię, po prostu muszę od razu wewnętrzną część dłoni wytrzeć, bo sobie nie mogę poradzić. Ten jest świetny, właśnie szybko się wchłania i fajne ma działanie. I do tego też polecam Wam, że mydło do rąk. Mydło do rąk pachnie obłędnie, ten zapach się tak utrzymuje długo. Także komplet w ogóle rewelacja. I krem do stóp. Mam tutaj limitowaną edycję niestety, ale podejrzewam, że latem pojawi się coś podobnego.
czyli Fit Up Ogórek i Arbus. Ogólnie z tej serii kremy do stóp są bardzo dobrej jakości, są takie silikonowe, wypełniające, dobrze nawilżające, no i pięknie pachnące. Także to są moje hity z zeszłego roku pielęgnacyjne. Myślę, że półka cenowa bardzo niska, bo jest to od zaledwie 4,50 do jakichś 30 zł. Tak, 35 max, ale patrzę tutaj w tym momencie na serum z witaminą C. Ono nawet w katalogu było już za 30 zł, więc jak już sobie policzycie cenę handlową, to macie jeszcze taniej. Więc tak, to są moje zdecydowane hity, bo które wracam. Zresztą jeżeli oglądacie moje denka, no to widzicie, co się powtarza po raz kolejny. I to są właśnie te produkty. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Będę dalej kupować. Napiszcie swoje hiciory na dole w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki, cześć.